Ma milion. No i dostaje przydział teraz do jednostki szkolenia technicznego. Więc rozbieramy karabin maszynowy, składamy je z powrotem, uczymy się nawigacji, uczymy się Morsa i operowania tym Aldus Lamp, co trwa 3 miesiące. Po skończeniu tego dostaję przydział ponownie do podstawowej szkoły pilotażu, już szkoły angielskiej. Podstawowe szkolenie, samoloty na podstawowych kursach były Tiger Moth, który był bardzo, bardzo dobry, akrobacyjny samolot, łatwy do latania. No i sam kurs stał od jesieni do prawie przez całą zimę, jesień, zimę do 40 roku. No i po skończeniu tego muszę dodać jeszcze, że tam zdaje się rezultat był, że moja ocena była above average i że jestem zdolny na pilota myśliwskiego. No, drugi etap to już były lepsze samoloty, szybsze. Szkolenie trwało jakieś 6 miesięcy na nich. No i po skończeniu tego następny przydział to już był Operational Training Unit, co znaczy treningowo-bojowe wyszkolenie, już na Spitfire'ach. No i to kończę czerwiec 41 roku. No więc po skończeniu przeszkolenia już z jednostki operacyjno-bojowej na Spitfire'ach dostaję przydział do angielskiej jednostki 578 i dostajemy przydział do północnej Szkocji. Nasza jednostka stacjonowała na lotnisku Lucas w północnej Szkocji i naszym zadaniem było patrolowanie ubezpieczenia terytorium Szkocji. W międzyczasie, w tym właśnie o parę miesięcy wcześniej, Rudolf Hess ląduje w Szkocji niby z zamiarem podpisania umowy pokoju między Niemcami i Anglią. Czy to było prawdą, czy nie, no nie wiadomo, ale Anglicy od tej pory, widzisz, zaczęli uważać, kto lata do Szkocji. No i właśnie jesteśmy tam, naszym zadaniem są patrole wybrzeży szkockich. I właśnie tu niestety Spitfire odmawia posłuszeństwa, silnik zatrzymuje się i muszę lądować nie na górach, ale na pagórkach, ale wysłanych głazami granitu. No i oczywiście samolot rozbijam i razem z samolotem rozbijam dość dobrze siebie samego. No więc dalsze wracam z powrotem do jednostki, no ale teraz mam ograniczone latanie, tylko nie więcej jak 2 godziny na dobę. Więc tutaj mam różne zadania, albo doprowadzić samolot gdzieś, ale jeden incydent i tam jestem, zdaje się, ze 2 miesiące przydzielony do stacji lotnisko w Kolern, niedaleko Bath, a szkoła oficerów artylerii przeciwlotniczej znajduje się w Łoczek. I moim zadaniem, na ich żądanie, ten komendant dzwoni do mnie, żeby przylecieć, lecieć na takiej i takiej wysokości i robić różnego rodzaju ataki.
A oni albo mnie fotografowali, ja nie wiem, co oni robili. No i to było bardzo, no bardzo fajne. Dostaję przydział do dywizjonu 609. No i jesteśmy w południowej Anglii wtedy. Na lotnisku Church Stanton. Ponieważ lotnictwo taktyczne działa aktywnie we Francji, no i oczywiście po rozpoczęciu drugiego frontu przenosi się nawet do Francji, my nadal zostajemy w Anglii. W tej chwili pomoc oczywiście w ogólnym lotnictwie. Front rozpoczyna się 6 czerwca 1944 roku, więc nasze zadanie jest patrolowanie i pilnowanie, żeby nic złego nie stało się wojsku podczas lądowania. W międzyczasie już widzimy z góry, że saperzy rozciągają linie płynne do napędu diesla i benzyny. No, w moim wypadku jest patrol, który ma trwać godzinę 15 minut na wysokości 10 tysięcy stóp. Po skończeniu patrolu wracamy z powrotem do Anglii i nagle samolot jest olbrzymi huk. Silnik stanął, zaczął dymić. No i oczywiście jestem zmuszony do przymusowego lądowania na skrajku ziemi, już w Anglii oczywiście. No i lądowanie jest pomyślne, samolot nieuszkodzony, ja również, do chwili, kiedy przyjechała sanitarka. No i po oddaniu samolotu w ręce żołnierzy wracamy dróżką do sanitarki. Okazuje się, że sanitarka nie może otworzyć zaciętych drzwi, więc ja poprosiłem, że ja spróbuję. No i chcąc otworzyć, drzwi się otworzyły, ale ja jestem rzucony do przodu i przeciąłem sobie czoło na zamku. No i oczywiście jestem zabandażowany dużym bandażem i wracamy jakieś 70 km z powrotem na lotnisko, prosto do izby chorych. No i doktor pyta, co się stało, ja mówię, doktor, jak ci opowiem, to nawet nie uwierzysz. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Jak równo silni gra, jak śmiało śmigot nie, już ginie pośród chmur najświeższych orłów niebotyczny ślad, niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co wie. Jesteśmy od kikara mężczyzn o tysiące lat. Polski czuj na straż, husarii dawnych huk, nigdy nie ścignie dalej głos silnika, hej, nam, nam.